Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tak jak widać, zima w pełni. Także w tym filmie opowiem Wam na co się zdecydowałem przez zimę. A mianowicie chciałem, tak jak tutaj widać, nie ma kanap, są zdjęte. Chciałem sobie je akcesoryjnie oprzyć Z tego względu, że po prostu no siedzenie fabryczne to, że tak powiem, decha nie? Także e, Poszukałem w internecie W województwie pomorskim e, Różnych tapicerów motocyklowych I wyskoczyła mi firma z fajnymi opi opiniami e, Novelty w Rumi więc zadzwoniłem do pana, i pan powiedział jak najbardziej. No teraz do stycznia nie mamy aż tyle roboty, więc można śmiało przyjeżdżać. W około dwóch tygodni czekania, i kanapy będą zrobione. I faktycznie po dwóch tygodniach kanapy były do odbioru. I mam tutaj je. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają. Więc tak, kanapa. Zaczniemy od kanapy oczywiście na której siedzi kierowca, to zdecydowałem się, że ona będzie miała taki wzór. E, Owszyte oczywiście niebieską nitką e, pod kolor e, pod kolor e, owiewek tak, i zbiornika. Tak zdecydowałem, że tak będzie. E, wybór materiałów. Pan tutaj zaproponował mi Pan tapicer taki na początku taki materiał Alcantara coś takiego I powiem wam że no średnio bo To jest taki materiał wiecie jak coś tak jak mają kanapy w domu że Jakieś nitka czy coś zaraz w to wlezie i to no co ja mam kurde tą kanapę odkurzać jeszcze nie Także zrezygnowałem z tego I zaproponował mi Ten materiał to jest, mm, Oni na to mówią Papier ścierny Powiem wam że naprawdę Fajnie to wygląda Yy, wodę polewałem, ładnie spływa, nie wsiąka, jest ok. Yy, także no fajnie, fajnie, to wygląda. Mam oczywiście kilka uwag do, do tego oprzycia, ale to z, o tym za moment. Yy, a tutaj z boki są w takim yy, takim gładkim już yy, takim ala skóra tutaj yy, oprzyte. E, więc tak, e, jeśli chodzi o uwagi. Pierwsza moja uwaga, tak po, wi, po dokładniejszym obejrzeniu, to tutaj te są takie, tak pod światło, to będzie widać takie minimalne jeszcze jakieś plamki po, po, y, po kleju y, do, y, tym tapicerskim. Także Pan mówił, ja też się skontaktowałem z Panem, żeby to jeszcze benzynką ekstrakcyjną można, to nie, nie szkodzi materiałowi, tam delikatnie doczyścić. Do Powiem Wam, że to no, przetarłem to benzynko i troszkę zeszło, troszkę jeszcze nie. No, ciężko, ciężko tutaj to ten schodzi. Trzeba będzie to trochę jeszcze mm, ewentualnie przetrzeć. Druga uwaga moja, to jak widać tutaj nie kłamałem, bo dali swoją reklamę Novelty z Rumi. Eee, to moj, moim zdaniem te właśnie te tutaj takie kurczę ostrość takie chropowate te gdzie nie widać że te krawędzie są takie tak jak tutaj poszarpane jakby to nie wiem jakimś nie, nieostrym nożem było cięte jeśli chodzi o szywki? powiem wam że szywki są dane też dość ubogo bo tak widać że w odstępach od siebie niektórzy tapicerowie to naprawdę po kilka szywek w jednym miejscu dają a tutaj są takie odstępy także to też na minus co jeszcze no właśnie, i w sumie taka ostatnia rzecz to te, ten, nazwijmy to wzór. Pan mi zaproponował taki wzór ala plastry miodu, coś takiego, nie? Ale powiem Wam, że to jest fajne, jak się, jak się ma dużą kanapę całą, no to ok. Ale na takie dwie małe, to jednak te plastry miodu raczej nie za bardzo. Więc doszliśmy do wniosku, że lepiej by było takie coś. W... Bo kształt kanapy jest taki, nie? Że to będzie fajnie wyglądać. Tego nie spodziewałem się, że będzie tak ubogo zrobione, to znaczy są cztery takie oprzycia, tak? no ale tak, tu jest dużo miejsca, tu mogłoby być jeszcze jedno oprzycie takie po środku. No i najbardziej mi boli to w sumie tutaj, tak? Bo tutaj jest najwięcej powolnego miejsca i to by tutaj jeszcze jedno oprzycie takie yy, fajnie by wyglądało, a kurczę, jakiś wielkich kosztów by to nie dodało, nie? O cenie powiem Wam na koniec. Także, no, to jest taki właśnie minus. Także, trochę tych minusów jest, jak widać. Ech, a szkoda, bo naprawdę, e, Tapicer opinię miał bardzo dobre. Dlatego, właśnie, się za, tym zasugerowałem i, i dałem mu do obszycia. No, ale jak widać, są no takie niedociągnięcia. Te plamki, właśnie, to co pod słońce widać. No i te właśnie oprzycia to są takie najbardziej, ten, no bo tego to, tutaj to nie widać, nie no to to widzi tylko de facto właściciel, tak no. jeśli chodzi o wysokość, ja mu powiedziałem, że może być dowolnie bo on jest tak niskim motocyklem, sięga bez problemu także tam parę centymetrów, ten, jeszcze go tam później zmierzę metrówką, zobaczę ile to w ogóle tych centymetrów doszło także ten, jeszcze nie wiem jak właściwie będzie z komfortem Tutaj, tej kanapy. Czy ona nie będzie się, nie wiem, jakoś odkształcać? Czy coś, co nie jest faktycznie jakoś robione po kosztach? Tu widzę jakieś jest. A to może dlatego, że ona leżała na tym miejscu, co, czymś się chyba, może przygniotło. No właśnie, czy to się nie będzie jakoś odkształcać brzydko? Eee, także, no to, to się dopiero okaże. Pokażę Wam drugą kanapę. Drugą kanapę z, yy, ten urozmaiciłem o logo bo no postanowiłem bo tu jest takie gołe miejsce że tak powiem więc tutaj fajnie się wkomponuje logo Suzuki srebrne tak jak prosiłem tak pan zrobił tak samo są te cztery oprzycia tutaj no tutaj widzicie tę kanapę całą te cztery oprzycia zakrywają tak a tutaj nie wiem albo mogli zrobić większe odstępy albo no dać tych oprzyć więcej tak także no kurczę, nie jest to do końca tak jak chciałem, ale też uważam, że nie najgorzej wyszło. Oczywiście, to jest niedokręcone, to muszę dokręcić. No, po fachowcach, jak zwykle, trzeba naprawiać znaczy, poprawiać. Tutaj są też takie poszarpania, skrzywek też dane dosyć ubogo. Tak więc, no, zachwycony nie jestem, ale też w wielkiej jakiejś tam tragedii nie mam. No, ale za tą cenę. Można by było się spodziewać oczywiście czegoś lepszego, yy, właśnie cena, jak myślicie ile dałem za to, za, za to obszycie, no nie mało, powiem Wam, że nie mało Bo yy, za to wszystko, robocizna, materiały, to wszystko 650 zł, nie? Yy, oczywiście paragon nie mam, bo paragon nie dostałem Także nie wiem, czy to jest jakoś na lewo, czy jak, czy, czy ten, no to czy, czy tam, czy zapomnieli wydrukować. Nie wiem, ale no nie dostałem, także nie mam. No ale tak jak widać, tutaj ich reklamy, że jest że jest obszyte przez firmę Nowelti, nie kłamałem. Także yy, zaraz je tutaj zamontuję te kanapy i w sumie, yy, tak tutaj przełożę, mniej więcej, w sumie do motocykla będą fajnie pasować. Tutaj jeśli chodzi o to, To też panu powiedziałem, że żeby też tutaj był jakiś tam minimalny komfort Żeby też tutaj dali tam jakieś gąbki czy tam czegoś Nie wiem co i tam dali Nie mówili mi Co tam jest, także nie wiem, ja się też zapomniałem z tego wszystkiego zapytać Co, co to jest dokładnie tam jakoś ten, ale, ale no coś tam dali i ponoć to mają sprawdzone, nie, no nie wiem No także tak to wygląda, pokażę jeszcze z drugiej strony o, więc jako całość motocykl, właśnie z tym, z tym uprzyciem niebieskim, i ten, no tutaj robi robotę. Fajnie jest to poprowadzone. To, to fakt, to jest na duży plus, że tutaj też pomyśleli. Wiedzą, co, co, co robić, tak? No tylko właśnie z tym, z tym wykończeniem, tak? Z tą esetyką. Tutaj są naj, największe, właśnie te, e, że tak powiem, mankamenty u, u, u nich, nie? W, 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 u tego tapicera. No, ale no, wygląda spoko. Właśnie fajnie, że to logo dałem, to tak fajnie będzie to wyglądać z całym motocyklem, i właśnie dobrze, że tutaj to logo jest. Bo, bo tutaj jest taki gołej i to tak nie ten. A dla, dlaczego na przykład y, srebrne, a nie niebieskie albo czarne? No, bo logo Suzuki jest srebrne, to po pierwsze. A po drugie, y, doszedłem do wniosku, że właśnie motocykl, y, no wiadomo, jest zrobiony poprowadzony tak jak jest linia i tak dalej ale też dużą robotę robił, robi proporcja kolorów tutaj, tak, żeby nie było za dużo czarnego, żeby nie było za dużo niebieskiego i tak dalej, żeby to wszystko zgrywało się trochę srebrnego i to wszystko tak naprawdę yy, proporcje są tutaj dobrze zachowane, nie no yy, także cena jaką zapłaciłem za to za te obszycie no to 650 zł. Tych uważam, że to nie jest mało. I no... Jak za te mankamenty, że tak powiem, no to... No faktycznie, no to tak... Widzowie nie wygląda to najlepiej, że tutaj jest ładnie obszyte na całej kanapie, a tutaj tylko tak, nie? No, no to, to, to jest na minus, nie? No, jakiś tam... E, negatywnych, e, hejtujących opinii tam w Google nie będę pisał, bo ja tam taki nie jestem konfliktowy, tylko po prostu mówię jak jest, tak? Jak to ktoś mnie ogląda z województwa pomorskiego i na przykład będzie chciał u nich oprzeć, to też niech weźmie to pod uwagę, albo tam... To, to też podpowiem, jakie to właśnie są materiały, tak? Że ten papier ścierny, no jest spoko materiałem. E, I też... E, no, zobaczymy się, jak będzie w lato, tak? Z, czy nie będzie mi tam za bardzo grzał w tyłek i tak dalej? Jak, jak skóra, wiecie o co chodzi. E, no, zobaczymy, tak? Woda ładnie spływa, nie wsiąka, nic się nie dzieje. Jest, jest ok. Także, no, zobaczymy, nie? E, jak to będzie wyglądało. No. Dobra, to ja ten. E, zrobię pauzę, zamontuję te kanapy już finalnie, widzowie. I zaraz jeszcze go odpalimy, bo on stał, mówię, dobry miesiąc czasu. I zobaczymy, nawet nie wiem ile tu jest. Teraz zobaczę. Yy, volt. A, jest rozładowany całkowicie. Bo nie ten. Nawet mi się zapłon nie włącza. No, także muszę podłączyć jeszcze ładowarkę. To ten. To nie będę go teraz odpalał na odcinku. Yy, także montujemy kanapę. I, I to tyle w tym. W tym filmie sami ocencie, czy to drogo, czy, to, czy czy dałem cenę, że tak powiem, rynkową, tak jak inni tapicerzy mają. Sami ocencie. No, moim zdaniem, pomimo tych, właśnie, że tu jest że trochę za mało tych oprzyć, no to i tak wygląda lepiej niż, niż wyglądało to fabrycznie, moim zdaniem. Fajnie. To logo też dużo, dużą robotę będzie tu ro robiło. W dobrym miejscu jest i, i na dobrej wysokości. Także. No, to będzie fajnie fajnie tutaj współgrało. A i powiem wam jeszcze, bo też dawno nie, nie nagrywałem nic, nie robiłem żadnego odcinka, to w międzyczasie zamontowałem sobie marki Piramid poszerzenie właśnie butnika, bo w zasadzie narzekałem na to, że strasznie tam kamyki wpadają i, i błoto chlapie mi na nogi, także tutaj na, na spinki. No niestety trzeba ten błotnik. Yy, przewiercić tam 4 mm wiertełkiem i ładnie spinki sobie wtedy yy, ten yy, wpinamy i to trzyma elegancko, nic się nie dzieje z tym, nie, 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 nie ten, nie klekocze że tak powiem, nie? No także to sobie zamontowałem jeszcze w międzyczasie, i tyle, no. A śnieg dalej sypie, tak jak wi wi nie wiem, czy będzie widać. Nie, nie będzie widać no, na filmie. Pruszy sobie śnieg cały czas. No, także to by było tyle. Widzowie nie będę przedłużał filmu na 13 minut. Także dzięki, wielkie za oglądanie. Zachęcam oczywiście do polubienia filmu oraz subskrypcji. I do następnego siemka